powtarza struktura. Poszło, proszę. Dzień dobry. Czy wyjaczko, bo to trochę inaczej wygląda. Dobra. Proszę. To forma rozmowy, tak? Tak. No to rozmowa to na tle morza, a nie na mikrofonach. Chodzi o pierwszy przedmiot. No, no. To będziemy mówić o tym. O to chodzi. Nie wiem, to ja się... Dobrze, my nie, musimy się... Ustalcie. Ja to zrobię za obraz. Dobra, to idziemy tam. Lepiej na morzu. Będzie lepiej na morzu. Jestem człowiekiem morza. Jakby nie było. Człowiek morza musi być na morzu. Widocznie. A pan to zostańmy lepiej. Ja mówię, morskie drużyny, szczęskie dowódca morskich drużyny i płynąłem w rejsie Solidarności pokoleń. Tutaj trafą przybyliśmy z Krakowa. Proszę zostać na miejscu, ja jasne, jasne. Rzucam cień, muszę się odsuwać. Nie, no jedziemy. Idziemy, ale jeszcze raz nie wygrywa. Dobra. Proszę panią, no więc jeszcze raz powtarzam. Odbył się rejs Solidarności pokoleń. Tyleśmy, nasze załogi się wymieniały. Trafła płynęła z Tyńca, spod Krakowa, Wisłą. Dopłynęła tutaj 28 czerwca i te trzy łopaty, aha, które tam stoją, tu kopały. 28 czerwca nasze załogi kopały ten przekop, to symbolicznie. Jest to admirał Moskwy. Dowódca Moskwy. Ja będę panią widział w szerokim planie. Cofnij się. Proszę bardzo. Uwaga. Dzień dobry, Sołom Ziemiński, Morskie Drużyny Strzeleckie. No, jesteśmy strukturą organizacyjną Polskich Drużyn Strzeleckich pod dowództwem komendanta Jana Gustawa Rybnickiego generała. A chciałbym... Dla pana ta chwila jest ważna. Bardzo ważna, dlatego że my od początku wspieraliśmy tutaj tą inicjatywę budowy przekopu. Mianowicie 2 maja wypłynął rejs Bratwa nasza, rejs Solidarności pokoleń i załogi się wymieniały. Ja płynąłem z Sandomierza do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. I ta tratwa tu dobyła 28 czerwca. Proszę Państwa, tam stoją nasze łopaty, które my pierwsi zaczęli kopać tutaj od morza i od strony zalewu przekop. Także my symbolicznie tutaj już zaczęliśmy tą przeprawę budować. A tak naprawdę jestem człowiekiem morza, jestem też strażnikiem morskim i radnym Cięcystoku. Dlatego chciałbym powiedzieć, że bardzo ważny dla Gdańska jest ten przekop, bo w porcie Elbląg onegdaj był port mandantu. Tam nawet uboty budowali, też Niemcy. A ja rozmawiałem z kapitanem dużego żaglowca rosyjskiego, dopiero parę dni temu był w Gdyni, Ciedow, i kapitan Władimir powiedział, że Rosjanie nic nie mają przeciwko temu, żeby ten przekop był, jedynie się boją, żeby ryby nie pouciekały na morze, zatoki. No tutaj z Myślicami różnie bywa, granica morska. Tak, oni są podzieleni. Ja powiem tak, ja myślę, że turystyka się rozwinie, bo ja jestem żeglarzem, na żaglach lubię pływać i na pewno jeżeli ten przekop będzie, to więcej jednostek będzie wchodziło z innych portów tutaj na Zalew Wiślany, więc nie ma co się obawiać. Turystyka rozkwitnie i nie ma co się o to obawiać, tutaj burmistrz Krynicy Morskiej się obawia. Natomiast z tego co wiem, to wójt Szutowa to jest bardzo zadowolony, że będzie przekop. I myślę, że powoli mieszkańcy zrozumieją, że to jest jednak nasze dobro wspólne Polaków. Tym bardziej, że ten przekop chciał budować Stefan Batory już wtedy, ponieważ tam kupcy blokowali nam wpływanie. No więc zaniechano tego, ponieważ dogadano się z tymi kupcami. No teraz nie możemy się dogadać z sąsiadami, dlatego musimy go zrobić i będziemy mieli możliwość. Dzisiaj właśnie zaczął się tak symbolicznie ten przekop. Prezes Jarosław Kaczyński, minister Gróbarczyk wbili pierwszy słupek symboliczny. Po 3 latach od podjęcia decyzji ma się już wkrótce rozpocząć przekop Mierzei. Tak jest. Dziękuję. I tak będzie. Ja muszę... Dobra, gdzie my to będziemy mieli wtedy?